produkuje fake newsy o Polsce? Tak brzmi kolejne gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl. Marcin Wikło, witam. Po przerwie porozmawiamy na ten temat z Cezarym Krzysztofą, tygodnik Solidarność, oraz z Rafałem Otoką Frąckiewiczem, polityko.com. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry państwu. Panowie, to są jakieś jaja, krótko powiem, ten list ambasadorów. Jeżeli Albania, Wenezuela i Meksyk mówią, u was jest coś nie tak z prawami człowieka i nas pouczają w tych kwestiach, no to ja tego do końca nie rozumiem. Cezary Krzysztofa. Odpowiadając na pytanie tytułowe, produkuje sobie kto chce, ponieważ po 2015 roku tak naprawdę nie dopracowaliśmy się żadnego takiego skutecznego mechanizmu wpływania na światową opinię publiczną, a no, wykupowanie miejsca w gazetach na Zachodzie, gdzie pan premier może pisać artykuły i tak dalej, no nie jest wystarczająco skuteczne po to, żeby na tą opinię publiczną wpływać. Takie mechanizmy ma na przykład Rosja, która można się z Rosją zgadzać albo nie zgadzać, natomiast ma dosyć skuteczne mechanizmy wpływu na opinię na Zachodzie. Takie mechanizmy ma Izrael. Obydwa państwa na różne sposoby, tak jak mówię, można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, ale mają takie mechanizmy wpływu i to znaczy, że takie mechanizmy można sobie stworzyć. Cezary, ale zobacz, bo ty mówisz o państwach, o dużych instrumentach, natomiast taki wpływ na opinię publiczną, jak się okazało, ma na przykład aktywista LGBT Bart Staszewski. Pojeździł człowiek po kraju, porozwieszał tak trochę tabliczek i nagle Joe Biden, być może przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi o tym w swoich przemówieniach, na całym świecie huczy, co to złego dzieje się w Polsce. Ale dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że Bart Staszewski utrafia w zapotrzebowanie. Utrafia w zapotrzebowanie, o którym na przykład pisze u nas Waldemar Krysiak, który mówi, że czarna legenda Polski jest na przykład potrzebna Niemcom. Jest potrzebna Niemcom, dlatego że mają do czynienia z ogromnym wzrostem i nienawiści spowodowanej, nie wiem jak to nazwać, sposobem uprawiania seksu na ulicach. To tutaj podaje, że tak powiem, twarde dane i ze wzrostem aktywności organizacji neonazistowskich i po to, żeby ukryć ten twardy fakt, potrzebuje czarnej legendy Polski, gdzie się takie rzeczy nie dzieją, ale można stworzyć, że tak powiem, takie wrażenie, że się dzieją i odciągnąć uwagę od tego, co się dzieje na własnym podwórku. No więc Bart Staszewski sam w sobie nie jest nikim nadzwyczajnym. Szczerze mówiąc, tego poznałem, no powiedzmy ze złej strony, ale poznałem go na Twitterze, jest człowiekiem dosyć słabym psychicznie i myślę, że sam w sobie nie zbudowałby takiego fake newsa, gdyby nie to, że utrafił zapotrzebowanie na taki fake news. Rafał Otoka-Frąckiewicz, jak to jest z tym listem? 50 krajów, 50 ambasadorów, no chyba jednak wykraczając poza swoją rolę, tutaj grozi nam palcem, mówi nie dość, że z waszymi poglądami jest niedobrze, to i z waszym prawem jest niedobrze. Dlaczego nie chcecie w administracji publicznej uznawać tych osób LGBT? Dlaczego nie chcecie wydawać im dokumentów? Dlaczego nie pozwolicie odwiedzać im się w szpitalach? To są fake newsy na czystej wody, prawda? Jest do końca tak, bo ten list nie jest kierowany bezpośrednio do Polski. Te listy powstają przynajmniej od 2016 roku, są kierowane ogólnie do społeczności międzynarodowej. U nas to trafiło na podatny grunt, bo oczywiście wzburzyliśmy się jako Polacy, że nas ktoś oskarża o rzeczy, które nie mają u nas miejsca. Ale Rafał, czyli się nie wzburzać, nie reagować w żaden sposób, niech to sobie przepłynie, przeminie? No ale Boże jedyny, jeżeli kto... Jaki mamy wpływ na to, jak nas postrzegają inne kraje? Mamy taki, że mamy państwo. Teoretycznie mamy państwo, w praktyce go nie mamy. Kiedy ten Bart cały zaczął swoją akcję, ja pisałem już wtedy, że prosta rzecz, nie należy robić żadnych awantur związanych z genderami, tylko po prostu jakiś instytut, nie myślę, że taka forma. Drogownicy powinni po prostu wystąpić do prokuratury o to, że ktoś nielegalnie umieszcza znaki w miejscach, w których znaków nielegalnie umieszczać nie można. I to by załatwiło sprawę pół roku temu. Po prostu by administracyjnie zablokowano facetowi możliwość robienia sobie zdjęć, które wywołały taką aferę, jaką wywołały. Ale to było oczywiste pół roku temu przynajmniej. Tylko że państwo nie działa. W związku z tym drogi, autostrady nie zareagowały, do dzisiaj nie reagują. No i chłopak sobie mógł zrobić dziesiątki zdjęć, które poszły w świat. Także to nie jest jego wina i to nie jest wina mediów zachodnich, tylko to jest wina naszej administracji. Kiedy już się mleko rozlało, czyli powstał ten list, który oczywiście wszyscy poczuliśmy się, w sensie jako państwo, że to jest o nas. Ten list nie jest o nas. Zobaczmy, kto jest sygnatariuszami. Jest Wenezuela. Jak prawa człowieka w Wenezueli wyglądają, każdy wie. Indie, które 2 lata temu stwierdziły, że może jednak homoseksualizm
niekaralny byłby, to byłoby fajnie 2 lata temu. Mamy Niemców, którzy jeszcze do lat 90. mieli przepisy, które karały homoseksualizm, tak? Ostatni homoseksualista wyszedł z więzienia już w tym wieku, czyli niecałe 20 lat temu, to są Niemcy. Mamy Amerykanów, którzy wiadomo, co robili z Murzynami, z homoseksualistami przez całe lata. U nich też prawo się zmienia dopiero od niedawna. Jeszcze parę lat temu na przykład czarnoskóry nie mógł kupić ziemi w niektórych stanach, bo to było zakazane prawnie. Mamy Anglików, którzy chemicznie kastrowali homoseksualistów jeszcze kilka dekad temu. Mamy te wszystkie państwa na liście i teraz tak, gdybyśmy mieli normalne państwo, w którym nie rządzą zakompleksieni ludzie, którzy się boją w ogóle odezwać, bo wielki brat z granicy do nich coś mówi, pani Busbacher coś mówi, kogo to obchodzi, kim ona jest? Tu jest Polska, to są polskie prawa i polskie tradycje. Gdyby nad nami nie rządzili zakompleksieni ludzie, to by wyszedł minister, premier i wyciągnął całą tą listę, znaczy całą, no ona jest dłuższa, to co przed chwilą powiedziałem. Dzień dobry, panie ambasadorze Wielkiej Brytanii. Dlaczego wy jeszcze kilka dekad temu kastrowaliście chemicznie, przymusowo homoseksualistów? Dzień dobry, panie ambasadorze w Indii. Jak tam gwałty u was? Ciągle są popularne, bo chyba tak. Panie kolejny, na koniec panią Busbacher i wyciągnąć jej wszystkie rzeczy, jakie do dzisiaj w Stanach są po prostu łamanie praw człowieka. Już nie mówię o zdymach na ulicach, ale pani Busbacher, przecież jeszcze 2 dekady temu u was czarnoskórzy nie mogli kupić ziemi, homoseksualiści 3 dekady temu byli zastraszani, siedzieli w więzieniach. Pani Busbacher, co pani na to? Nie tłumaczyć się z rzeczy, które nie mają u nas miejsca, tylko spytać tych ludzi o ich praworządność i o ich prawa człowieka. Bo to jest tak, że my u nas nigdy nie karaliśmy homoseksualizmu. Nigdy. Oni wszyscy z tej listy praktycznie tak. I to jest kwestia ich odreagowania swojej przeszłości. Bo oni teraz, wiedząc, że mają na sumieniu naprawdę straszne rzeczy, bo to, kto z kim sypia w łóżku, mało, że nikogo nie powinno obchodzić, nie obchodzi, to państwo po prostu nie powinno tego wnikać w ogóle, ale oni to robili przez całe stulecia, bo to nie jest kwestia XX wieku. Rafał, to oddajmy teraz głos Cezaremu na chwileczkę. Cezary, ja zapytam o takie doprecyzowanie, które pani Rzeżot Mosbacher była łaskawa w rozmowie z Marcinem Makowskim w WP.pl poczynić. Musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Tutaj wyraźnie grozi nam palcem i dalej mówi w zasadzie wprost, że używanie tego typu retoryki wobec mniejszości seksualnych, tego typu retoryki, czyli coś, co oni tutaj uznają za niesłuszne, jedynie wyobcowuje Polskę, przekładając się też na konkretne decyzje biznesowe. Przyznaję wprost, albo ulegacie temu naporowi, temu tęczowemu walcowi, albo na amerykański biznes, na przykład amerykański biznes będzie się wstrzymywał przed inwestycjami w Polsce. Jasne. No jeżeli mam do wyboru, że na przykład ten tęczowy walec dojedzie do nas i będzie mi na przykład dzieci uczył masturbacji, albo że, nie wiem, bo to są takie rzeczy, które są zblokowane z całą tą historią, że będziemy mieli szeroko stosowaną eutanazję, tak jak w krajach na zachodzie, gdzie starszych ludzi trzeba przytrzymywać, że rodzina ich trzyma, żeby można im było dać śmiertelny zastrzyk. Jeżeli mamy nie mieć wpływu na to, jak wygląda nasz kraj, to ja przepraszam, zresztą zrobię to chyba, tak mi się wydaje, również w rysunku, to niech tych 50 ambasadorów sobie na nas szczeka, tak jak ci dziwni ludzie, których tam pokazujecie w tle, którzy szczekali, zdaje się, na krucjatę młodych, jeżeli dobrze kojarzę. Niech oni sobie szczekają, naprawdę. Ja nie poświęcę ani tego, w jaki sposób wygląda mój kraj, ani dobra moich dzieci po to, żeby zadowolić panią Busbacher. I powiem jeszcze jedno, pani Busbacher. W 60-tych latach Stanom Zjednoczonym udało się przed podobnym walcem gdzieś tam uciec. Stany Zjednoczone przed takim marksistowskim ówczesnym naporem gdzieś tam udało im się uciec, mignąć, że tak powiem, nie zmieniło to, a przynajmniej nietrwale zmieniło to Stany Zjednoczone. A dzisiaj to nie Stany Zjednoczone i nie Biały Dom będzie decydował o tym, jak będzie wyglądał ten totalitaryzm w przyszłości, tylko będą decydowali pracownicy Facebooka i Google. Więc ja nie wiem, kto jest po właściwej stronie tej historii, natomiast ja nie życzę sobie, żeby w moim kraju budowano tego rodzaju totalitaryzm. I to nie jest kwestia tego listu, zresztą pewnie Rafał ma rację, że ten list tutaj może jest rzeczą wtórną. To jest w ogóle kwestia tego, w jaki sposób buduje się czarną legendę Polski,
Polski na zachodzie i po co to się robi, bo tak mi się wydaje, że w Polsce od tego, że państwo ambasadorstwo, czy nie wiem, Bart Staszewski na zachodzie buduje tą czarną legendę, to nie rośnie jakoś szczególnie sympatia dla osób LGBT, nie poprawia się od tego ich sytuacja prawna i tak dalej. Mam wrażenie, że dzieje się wręcz odwrotnie, to wręcz uderza w wizerunek osób LGBT w Polsce i więc powstaje pytanie, po co się to dzieje. I odpowiedź tutaj, tak jak już mówiłem, daje w jakimś sensie Woldemar Krysiak, który opowiada o tym, że tego używa się jako narzędzia przeciwko Polsce, która na różne sposoby i różnym krajom, czy tam nawet może nie krajom, a właśnie różnym ośrodkom realnej władzy zaczyna przeszkadzać. No to teraz Rafał Otaka-Frąckiewicz. Rafał, ty w zasadzie odpowiadając wcześniej na pytanie moje, dlaczego oni to robią, powiedziałeś, no bo mogą, tak, bo nie ma jakiegoś sprzeciwu, no ale może ich po prostu jest więcej, może my nie mamy na tyle siły, tak naprawdę tylko z Węgrami jesteśmy po jednej stronie, gdzieś sobie te dwa takie czarne ludy Europa obrała i może pomysłem jest jakiś ten Instytut Badania Praworządności, który będą chciały Polska z Węgrami zawiązać, żeby wytykać im te błędy. Powiem wam tak, teraz się nad programem kolejnym u siebie na temat Korei, całej Korei, nie tylko północnej czy południowej. Oni tam mają wiele bliższe stosunki ze Stanami, od nich bardzo zależą, od nich naprawdę zależy być albo nie być Koreańczyków, ale oni się nie kłaniają, oni twardo stawiają swoje warunki politykom amerykańskim i nikt w taki sposób tam nie pojedzie, nie będzie, żebyś takiego mówił. Pani Musbacher na to, co powiedziała przed polskim dziennikarzem, powinno usłyszeć halo, halo pani Musbacher, to nie jest tak, to wy przez całe lata, dekady, a nawet stulecie byliście po złej stronie, jesteście po naszej cywilizowanej, normalnej stronie od paru lat i chcecie nas uczyć, co mamy robić? Przecież my powinniśmy być dumni z naszej tożsamości, z naszej tradycji, z naszej tolerancji i cały czas o tym mówić, żeby te wszystkie państewka, które przez całe lata prześladowały ludzi z powodu ich tendencji seksualnych, powinny po prostu przyjść do nas po naukę, wiedzieć, że od nas się trzeba uczyć, a nie, że te państwo, które prześladowały homoseksualistów, będą nas uczyć, jak ich traktować. No, to jest postawione na głowie. Rafał, a co z ambasadorem Niemiec? Bo jakby to jego kilkumiesięczne w zasadzie grillowanie, przytrzymywanie tej jego nominacji, no miało sprawić, że będzie chociaż trochę bardziej defensywny na początku. No nie jest. No wchodzi w ten list, wchodzi do przodu. Jak to się ambasador Niemiec ma być defensywny? Z jakiego powodu? Z powodu tego, że jest w kraju, który się nie szanuje, którego politycy nie potrafią wprost powiedzieć rzeczy, o których przed chwilą mówiłem? Przecież nas jako państwa nikt nie szanuje dlatego, że my nie artykułujemy swoich potrzeb, swoich spostrzeżeń, swoich preferencji kulturowych. Ci Koreańczycy to robią. I wygrywają Oscary w Stanach, mimo że te Oscary tłuką Amerykanów po twarzy, tak? To oni już tam wygrywają Oscary. Można, po prostu można. Tylko u nas nie ma takiego poczucia, że jesteśmy dumnymi ludźmi, Polakami, którym nikt nie będzie podskakiwał w chwili, kiedy nie ma racji. Bo to Cezary Krzysztof, okay. Na podsumowanie. Czy ten pomysł polsko-węgierski wytykania błędów Unii Europejskiej i sprawdzania, co tam u nich jest nie tak, żeby trochę chociaż poczuli, jak to jest dobry pomysł? To jest bardzo dobry pomysł, tyle że on powinien mieć miejsce w 2015 roku. Wtedy mieliśmy jeszcze taką szansę na to, żeby, no może nie w 2015, bo nie od razu to zrozumieliśmy, powiedzmy w 2016. Myśmy wtedy organizowali w tygodniku Solidarność debatę na temat praworządności w Niemczech. I się okazało, że to nie jest żart. Że to nie jest tak, że nie wiem, my sobie robimy jakieś jaja z tego czy coś takiego. To w takich krajach jak Niemcy są problemy z praworządnością, problemy z wolnością słowa na przykład. Ludzie na temat gwałtów w kolonii dowiadywali się z polskich mediów, Niemcy. Więc naprawdę to nie jest tak, że to Polska ma jakieś szczególne problemy z praworządnością i owszem, my mamy szansę wskazywać pod warunkiem oczywiście, że będziemy to robić, bo zresztą mamy szansę jak najbardziej robić to merytorycznie, bo są podstawy. W związku z czym tak, to jest dobry pomysł, dużo spóźniony, więc nie wiem, czy jeszcze zadziała, natomiast no, szkoda, że nie wpadliśmy na niego, nie wiem, 4 lata temu. No tak, to być może jakiś moment został przespany. Kto produkuje fake newsy o Polsce? Rozmawialiśmy z Cezarym Krzysztopą, tygodnik Solidarność, i Rafałem Otaką-Frąckiewiczem, Polityko.com. Bardzo wam panowie dziękuję za tę rozmowę. Niestety to nie była optymistyczna dyskusja, ale może jakieś wnioski uda się po niej wyciągnąć. Za chwileczkę kolejna część programu, kolejne gorące pytania. Porozmawiamy o festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Zostańcie z nami.